Jesteśmy na zbiorniku retencyjnym Mosty. W trakcie trwania zawodów cyklicznych, corocznych, opuchar wójta gminy Sosnówka i wędkarstwo.pl. Jestem w szoku, jestem mega zadowolony. Dopisali uczestnicy, mamy ponad 130 zawodników. Ryby padają, współpracują, padają źle. Ryby bardzo dobrze współpracują. Przełamaliśmy, i tutaj mogę się pochwalić, przełamaliśmy tak zwaną metrówkę, jeśli chodzi o wymiar szczupaka, czyli mamy 101, największy na chwilę obecną szczupak, 101 cm, to co widać za moimi plecami, te łódki, wszyscy cały czas jeszcze walczą z rybami oczywiście. Ale więc ryby współpracują. Bardzo dobrze współpracują, jest sporo koni i to wszystkie poniżej 25 cm nie schodzimy, także... Skąd pomysł, panie wójcie, na ten konkurs? Zawody. To już jest zastany przeze mnie, jak zostałem wójtem gminy Sosnówka, te zawody były, tylko one były połączone z dożynkami. Ja je rozdzieliłem ze względu na to, że część ludzi, która chciała być na zawodach, chciała być też na dożynkach, a no niestety zawody wędkarskie mają to do siebie, że się zaczynają o 5 rano. O 4:30 była zbiórka, więc ciężko by było później jeszcze uczestniczyć do końca w dożynkach, więc rozdzieliliśmy to i z roku na rok podwajamy w sumie liczbę uczestników. Oczywiście jest bardzo dużo nagród, coraz atrakcyjniejsze. Zacząłem współpracować z wędkarstwo.pl, współorganizatorem, i dołączył też Rafisz, więc to też się rozrasta. A dodatkowo w tym roku honorowym patronatem objął nas również pan poseł Dariusz Stefaniuk, który jako swój wkład ufundował dla wszystkich uczestników pakiety startowe, niespodzianki, więc jest coraz ciekawiej, coraz lepiej. Zapowiedzieli się też dzisiaj goście z Wód Polskich, więc myślę, że będzie okazja do rozmowy i do ustalenia na przyszły rok, żeby to wyszło jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej i pewnie będzie jeszcze więcej ludzi. Ludzie z całej Polski? Można tak powiedzieć, wędkarze na pewno z całego tutaj bloku naszego wschodniego, czy z całej Polski. Ciężko mi jest powiedzieć ze względu na to, że nie mamy danych teleadresowych, tylko imię, nazwisko na liście startowej, więc... Po rejestracjach widzę, że są zagraniczne. Tak. Jeżeli chodzi o tablice rejestracyjne, to jest plejada. Łącznie nawet z mazowieckim. Mówiliśmy o tym, że największa ryba w tym momencie 101 cm to jest szczupak, ale dodajmy, że pan wójt również zapalonym wędkarzem jest. Tak, aczkolwiek siłą rzeczy odpuszczam sobie zawody akurat te, ale oczywiście kiedy tylko mam czas, choć z tym ostatnio coraz trudniej, coraz ciężej, to udaje się nad wodę i żeby chwilę poświęcić też na to hobby. No właśnie do tego zmierzam. Przebywanie nad wodą, w łódce tym bardziej, to jest rzeczywiście chwila relaksu dla samego siebie. Odpoczynek, wyzerowanie myśli i tylko ta woda, to otoczenie, ta przyroda i te ryby. Tak, dokładnie. Nawet, no już bądźmy szczerzy, wędkowanie nie polega na łapaniu. Czasami wystarczy sama przyjemność obcowania z przyrodą, właśnie ta taka chwila wyczekiwania, weźmie, nie weźmie, duża, nieduża, jaka, może szczupak, może okoń, może sum. Zawsze to jest niespodzianka. Więc tak, dlatego i to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Ja jestem takim wędkarzem, który nawet nie ma siatki na ryby, u mnie to jest od samego początku no kill. I tutaj też propagujemy na naszych zawodach tą zasadę, więc dzisiaj poszliśmy krok dalej, zawodnik łowi rybę, robi tej rybie piękną foteczkę, wysyła foteczkę do sędziego i na tej podstawie są oceniane, a ryba w dobrej kondycji wraca po chwili do wody, więc nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że coś tym rybom się stanie. Może tak w skrócie. Zbiornik Mosty jest to zbiornik w systemie kanału Wieprz-Krzna. Powstał, no już jego historia liczy około 50 lat. Jest bardzo dobrym miejscem dla wędkarzy, między innymi dlatego, że nie mamy zbiornik nie jest zbyt głęboki,
Mamy dużo roślinności, jest dużo miejsca na tarliska, na schronienie dla ryb, także no, idealny. Dużo miejsca do parkowania, dużo miejsca do wypoczynku nawet. Spacerów. Spacerów, tak, jak najbardziej. No i przede wszystkim w przepięknych okolicznościach przyrody, tak. Jesteśmy tutaj na niedaleko Włodawy, niedaleko Parczewa, cudowne miejsca, także jak najbardziej fajne miejsce na taki dłuższy wypad. Ale pod kątem właśnie wędkarzy zapytam, to nie jest tak, że ten zbiornik jest specjalnie jakoś zarybiany? Nie, zbiornik nie jest specjalnie zarybiany, jest to zbiornik naturalny. Oczywiście od czasu do czasu prowadzimy tutaj zarybienia razem z Państwowym Związkiem Wędkarskim, z Polskim Związkiem Wędkarskim. Najlepiej jest łowić ze sprzętów pływających, zresztą jak widać. To był stary przepis, że nie można łowić z brzegu. Podobno ten zbiornik nie jest zbyt głęboki. Ogólnie nie. To jest piętrzenie wody jest do bodajże 120 cm. Dno widać, jak się łowi ryby. Tak, chociaż są miejsca dużo głębsze. Oczywiście, tak, nie zachęcamy do spacerowania po tym zbiorniku. Historia zbiornika to jeszcze jest chyba z czasów przedwojennych. Pierwsze zamysły, pierwsze plany z tego, co mi wiadomo. Jakie ryby są tutaj spotykane? Jest karp, jest płoć, jest szczupak, jest okoń. Trafiają się sumy, są niechciane ryby, tak jak sum karłowaty. Bardzo dużo. Zbiornik słynie z krasnopióry też, którą można łowić jako rybę spokojnego żeru, na spinning również. A więc tak, ryb było naprawdę sporo. 5,90 plus szczupaków i 1,101. Także grubo. No ale pierwsze miejsce zajęła osoba, która złapała 5 ryb, zgłosiła 5 ryb. I to będą 4 szczupaki plus okoń. Razem z sumą centymetrów 247. Abramiuk Tomasz. Życie. Kości 1000 złotych. Brawo! Drugie miejsce, 5. Jędrzejczyk Arek, 214 punktów. Ważne, że złapamy. I trzecie miejsce, punktów 173, Makarewicz Marcin. Proszę, że... Tak.